Klonowanie obiektów w JavaScriptie to jest coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się proste, a wcale takie nie jest. Przedstawiłem tutaj 6 różnych sposobów na sklonowanie, skopiowanie obiektu i wszystkie na pierwszy rzut oka wydają się działać tak samo, wydają się zwracać ten sam efekt końcowy. No więc rodzi się pytanie, czy to jest to samo, a jeśli nie, to jakie właściwie są między nimi różnice i co za tym idzie, który sposób wybrać? Klonowanie obiektu może nam się przydać w wielu sytuacjach, na przykład gdzie chcemy sobie stworzyć kopię naszego obiektu, tak abyśmy mogli ją edytować, ale przy okazji zachować nasz oryginał. Więc rzecz, którą zrobiłby pewnie początkujący programista w JS-ie, czyli coś takiego, że chcę sobie stworzyć Boba, skopiuję sobie Johna i zmienię tylko jemu imię Bob Name na Bob. Oczywiście sobie wykonsoluję teraz, wykonsoluję sobie Johna i wykonsoluję sobie Boba. Okazuje się, że w ten sposób zmieniłem name dla Boba i zmienił się on też dla Johna. Wow, i to nie jest coś, czego ja się spodziewałem. No więc w JavaScriptie mamy dwa rodzaje wartości. Mamy wartość prymitywne i tymi wartościami jest na przykład string, jest na przykład number, jest boolean, jest null czy undefined. I jeżeli mam zmiennej wartość właśnie prymitywną, czyli na przykład const, czyli na przykład number, i stworzył sobie teraz nową zmienną, czyli b, ale żeby równała się tyle samo co a. Wykonsuluję a, wykonsuluję b, oczywiście jest takie same. Ale jeżeli pomiędzy zmienię sobie a na przykład na 40, oczywiście musi być let, żebym mógł zmienić, to b zostało 23. Ok, czyli wszystko działa tak jak należy. Więc kiedy przypisuję sobie jakąś zmienną, która ma wartość prymitywną, to faktycznie ta wartość jest klonowana, czyli jest zmiennej b nadawana ta sama wartość. Po prostu jest skopiowana. Natomiast kiedy wartość nie jest prymitywna, czyli na przykład jest obiektem, niech ma name John i chcę skopiować tą wartość nieprymitywną, to jeszcze raz wykonsoluję a i b i wygląda tak samo, ok, ale jeżeli zmienię gdzieś w trakcie a name na przykład, na przykład na Bob, to okazuje się, że tym razem zmieniły się obie wartości. Trzeba tutaj zrozumieć, jak działa przypisywanie zmiennych. Więc jeżeli wartość nie jest prymitywna, czyli jest to obiekt, jest to tablica, jest to funkcja, generalnie wszystkie te rzeczy są obiektem. Generalnie wszystkie wartości nieprymitywne są obiektem. Więc jeżeli jest to obiekt, to w zmiennej a nie jest zapisywany obiekt, tylko ta wartość jest wkładana do jakiejś tam szufladki, do jakiegoś miejsca w pamięci i powiedzmy, że te miejsce w pamięci, ta szufladka jest podpisana adresem, na przykład adresem 001. Następuje w tym miejscu przypisanie do zmiennej a adresu, czyli mówiąc bardziej fachowym językiem, referencji. To jest referencja do naszej wartości. I jeżeli mówię teraz b, że ma się równać a, to następuje skopiowanie referencji. Czyli teraz odwołują się obie zmienne do tego samego miejsca w pamięci, czyli de facto do tego samego, do tej samej szuflady, czyli po prostu do dokładnie tego samego obiektu. Dlatego, jeżeli w trakcie zmieniłem imię w a, no to normalne, że w b też się zmieniło, bo to cały czas ten sam obiekt. I w drugą stronę, jeżeli w B zmienię sobie name, na przykład Kenny, a oczywiście muszę cofnąć zmiany, więc zmienię sobie w B tym razem, to zmiany też zostały zaaplikowane do A, no bo to jest ten sam obiekt. Więc to jest bardzo ważna rzecz do zapamiętania. Jeżeli wartość jest obiektem, nie jest typem prostym, nie jest numberem, stringiem, booleanem, nullem, undefined symbolem, wtedy następuje nie skopiowanie wartości, tylko skopiowanie referencji, czyli właściwie adresu do
naszej skrytki z zawartością, czyli do, tam, gdzie siedzi dopiero nasz obiekt. Natomiast jeżeli jest to typ prosty, jak na przykład string, wtedy faktycznie po prostu następuje skopiowanie tego stringa. Więc musiałem to powiedzieć, żeby wszystko dalej było jasne. Dlatego, gdy Bob name zmieniłem na Bob, to tak naprawdę John też się zmienił, no bo to jest referencja do jakiegoś miejsca w pamięci, na przykład, nie wiem, 0043, to jest nieistotne. Istotne jest to, że to jest, że obie zmienne, czyli John i Bob, wskazują do tego samego miejsca w pamięci, czyli do tego samego obiektu. Więc ten sposób nie jest dobry na klonowanie obiektów, więc spróbuję inny. Może utworzę sobie Boba jako pusty obiekt, a teraz skopiuję sobie Bob name równy John name i Bob skill równy John skill, czyli po prostu kopiuję wszystkie wartości. Ok, wygląda tak samo i zmienię teraz Bob name na Bob. Wydaje się działać. Faktycznie name się zmienił w Bobie, a w Johnie się nie zmienił. Pomijam, że ten zapis jest nieczytelny, za chwilę do tego wrócę. Znaczy nie nieczytelny, tylko jest niepotrzebnie długi, bo muszę ręcznie skopiować wszystkie wartości. Ale spróbuję zmienić Bob skill, czyli powiedzmy tą jego umiejętność i zmienimy level na 10, bo on jest wymiotaczem pianina. I tym razem level zmienił się dla obu osób, dla obu zmiennych. Sytuacja jest identyczna jak przed chwilą. Faktycznie name zostało przypisane tutaj, zostało skopiowane, dlatego że name to jest wartość prymitywna. Natomiast skill, tak jak widać, jest obiektem, więc znowu nie została skopiowana wartość skilla, tylko jakiś numer w pamięci, referencja. I w tym miejscu kopiujemy sobie po prostu referencję, więc skill też wskazuje do tego samego miejsca, co przy Johnie. Dlatego Bob faktycznie mogę edytować i on mi się dla Johna nie zmienia, ale skill, trzeba pamiętać, ma tutaj referencję zapisaną. Tak jakbym tutaj sobie wpisał właśnie tą referencję, która jest tutaj, prawda? To byłoby to samo miejsce w pamięci. Więc jak sobie z tym poradzić? Może zanim do tego dojdę, chciałbym przedstawić sposób na krótszy zapis tego. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że mamy 50 pól w Johnie i chcielibyśmy je wszystkie skopiować. Przecież to nie ma sensu, żeby to ręcznie robić. Mamy bardziej skrótowy zapis. Const Bob równa się Object Assign. Czyli chcemy, tak jak sama nazwa mówi, przypisz do obiektu. Chcemy przypisać Johna, a właściwie wszystko, co jest w nim, do pustego obiektu. I to wykonało mi dokładnie tą samą operację, którą mam tutaj niżej. Czyli przypisanie wszystkich wartości do pustego obiektu. Tutaj stworzyłem pusty obiekt, a tutaj przypisałem John name, John skill. Tu się dzieje dokładnie to samo. Mamy pusty obiekt i przypisanie wartości Johna do niego. Więc wynik jest dokładnie ten sam. Oczywiście to nam jeszcze nie naprawiło tego błędu. Za chwilę wrócę, bo okazuje się, że ten zapis możemy jeszcze bardziej skrócić. Możemy napisać coś takiego. Stworzyć sobie pusty obiekt, a w nim użyć tak zwany spread operator. Czyli powiedzmy wyciągnąć z Johna wszystkie wartości i wrzucić je do pustego obiektu. Zapis jest ładniejszy, jest bardziej czytelny, to jest oczywiście nowszy zapis, ale on robi cały czas dokładnie to samo. Więc zostańmy przy tym zapisie. No dobra, w dalszym ciągu jest tutaj problem ze skillem. Jak go zapisać, żeby to nie była referencja, tylko żeby to była sklonowana wartość? Tak jak już wiesz, klonują się wartości prymitywne. No więc dobra, stwórzmy sobie, czy skopiujmy sobie wartości prymitywne. Czyli skill jest obiektem, w którym jest name, jest level. I teraz tak, muszę skopiować tutaj wartości prymitywne, więc robię to w ten sposób. John skill name. Dlatego, że name jest stringiem tutaj, czyli wartością prymitywną. I to samo zrobię tutaj. John skill level. Level też jest wartością prymitywną, numberem, po prostu liczbą. I
Okej, okay, skopiowane. I ja wiem, że ja skopiowałem tutaj skill w środku, prawda? Z referencją, natomiast tu nadpisuję ten skill. Mogę to zrobić, nie ma problemu. I teraz zmienił Bob skill level na przykład na 10 i nagle się okazuje, że działa. Dlatego, że skopiowałem tutaj wartości prymitywne, dlatego John cały czas ma level 4, Bob ma level 10. Więc trochę tutaj mógłbym jeszcze ten zapis poprawić, bo tutaj skoro wypakowałem całego Johna, czyli wypakowałem jakby wszystkie jego wartości do tego pustego obiektu, mniej więcej tak to wygląda, to ja mogę tak naprawdę wsadzić tutaj więcej wartości, czyli dodać jakieś na przykład test field. I ten test field faktycznie się tutaj na końcu pojawia. Więc skoro mogę dodać jednocześnie, prawda? Chodzi mi o to, że w jednej linijce. Skoro mogę dodać nowe pola, to równie dobrze mogę nadpisać istniejące i napisać na przykład tutaj name Bob. Usunę to. I faktycznie Bob jest nadpisany. I równie dobrze mógłbym napisać skill i wstawić to wszystko, co przed chwilą stworzyłem. I to cały czas fajnie działa. Zapis trochę się skrócił. Jest bardziej czytelny. Mogę to podzielić na linijki. W dalszym ciągu, oczywiście to teraz działa, ale wyobraźmy sobie, że name w Johnie, to znaczy name skilla, czy level, to nie jest wartość prymitywna, tylko to znowu jest obiekt, albo to jest tablica, a w nim jeszcze obiekt, a w nim jeszcze obiekt, a w nim jeszcze tablica i tak dalej. Więc musiałbym tutaj wszystkie te levele ręcznie robić, żeby dojść do tych wartości prymitywnych. Więc to jest już w ogóle bez sensu i to jest bardzo kłopotliwe. Każdy, kto pracował z Reactem i Reduxem, czy po prostu samym Reduxem, to jest bardzo znany problem. Czyli kopiowanie, tak jak mamy tutaj, tych pierwszych wartości, to jest tak zwany shallow copy, czyli tak zwana płytka kopia. Tak. Taki zapis, który zrobiłem przed chwilą, John, czyli po prostu wypakowałem te wartości wszystkie do niego. To jest tak zwana płytka kopia, shallow copy. Płytka, no bo faktycznie skopiowałem tylko tak powierzchownie te wartości prymitywne, natomiast tutaj cały czas były referencje skopiowane. Natomiast to, co robię tutaj, w tym miejscu, to jest tak zwane deep copy, czyli głęboka kopia. Dlatego, że chcę skopiować wszystkie poziomy w głąb tego obiektu. Chcę sklonować, czyli żeby to nie były referencje, a były wartości. W taki sposób, że jak zmienię właśnie skill, czy level tutaj skilla dla Boba, to dla Johna zostanie taki, jaki był. Chodzi o to, żeby nie zedytować przypadkowo Johna. I to jest powszechnie znany problem w JavaScriptie, czyli jak zrobić właśnie deep copy. Dla jednego poziomu nie ma problemu, robimy tą tak zwaną destrukturyzację za pomocą split operator, czyli tych trzech kropek. Dla dwóch poziomów, tak jak widać tutaj, to jeszcze da się zrobić, ale dla trzech to już jest kłopotliwe. I co z tym zrobić? Spróbujmy kolejny sposób. Stworzył sobie Bob i chcę, żeby Bob właściwie, no tak, składał się z Johna. Ok. Ale jak się pozbyć tych referencji, które są w nim? Więc zrobię taki trik, czyli zmienię Johna do Jasona. Czyli w tym momencie Bob równa się Jasonowy string. To jest zwykły string, zwykły tekst. Nawet mam tutaj napisane, że to jest string. Tylko że teraz oczywiście nie mogę zmienić skilla, no bo to nie jest obiekt. Więc chciałbym teraz sparsować go z powrotem na obiekt JavaScriptowy. JSON parse. I zrobiłem w ten sposób z obiektu string JSONowy, a później z JSONa z powrotem zmieniłem na JavaScriptowy obiekt. I to działa. To działa dlatego, że JSON nie jest w stanie przechowywać jakichkolwiek referencji. Więc wszystkie referencje musiały zostać po drodze usunięte. Więc mogę zmienić Bob name na Bob. Mogę zmienić level. Wszystkie poziomy w głąb zostały, wszystkie referencje, nawet które były tam głęboko, zostały usunięte. Więc to jest dobry sposób, ale też ma swoje wady.
Wyobraźmy sobie, że John ma jeszcze w środku funkcję, na przykład say hi. I gdy spojrzymy, tak, tutaj skopiowałem Johna w całości, natomiast pod koniec widać, że Bob nie ma funkcji say name, say hi. Po prostu została wycięta. Dziwne. A może zróbmy jeszcze date, new date. Po prostu aktualna data. I zobaczymy, że say hi cały czas nie ma w Bobie, po prostu została usunięta, a date wygląda w ogóle inaczej. Mimo, że skopiowałem. No więc wszystko dzieje się dlatego, że JSON nie jest w stanie przechowywać funkcji. Jeżeli ktoś nie oglądał, nie rozumie, jak działa JSON, zapraszam do odcinka, który też zrobiłem. Macie link tutaj w rogu i w opisie. JSON nie jest w stanie przechowywać funkcji, więc musi ją wyciąć. Czyli w tym miejscu ją wycina. Tak samo nie jest w stanie przechowywać typów różnych obiektów. Na przykład typu date. Więc musi skonwertować wartość tej daty do stringa i dopiero string zapisuje. I tak jak widzicie, ten string wygląda inaczej niż sam obiekt daty. I to co ważne, to już nie jest obiekt tutaj w Bobie, tylko to jest zwykły string. No więc to jest duży i poważny minus. JSON nie jest w stanie przechowywać żadnych takich złożonych typów, więc odpada nam, gdybyśmy mieli funkcję. No więc rodzi się pytanie, który w takim razie sposób wybrać? Jeżeli mamy proste dane, takie, które mieszczą się w normach JSON-a, ten sposób jest ok. I są one głębokie. Nie musimy się martwić, że żadne zagłębienia, że żadne referencje, bo on wszystkie referencje usunie. Natomiast jeżeli mamy jakieś na przykład funkcje, no to JSON definitywnie odpada, bo po prostu te funkcje wytnie. Wtedy więc jest dobry split operator, bo on skopiuje wszystko. Tylko wtedy musimy niestety pamiętać o referencjach, tak jak tutaj mamy obiekt i mamy funkcję, więc to będą referencje. Więc jeżeli stosujemy ten zapis, on jest dobry dla takich płytkich obiektów, czyli które mają znowu mało poziomów tego zagnieżdżenia, czy po prostu nie mają wewnątrz kolejnych obiektów. Natomiast jeżeli potrzebujemy jednej i drugiej funkcjonalności, czyli potrzebujemy głębokich zagnieżdżeń, żeby usunąć te referencje i jednocześnie mamy funkcję, czyli JSON nam odpada. Czyli chcemy zrobić takie pełne deep copy, wtedy przychodzą nam z pomocą zewnętrzne biblioteki. Jedną z taką biblioteką, jedną z takich bibliotek jest funkcja loadasha clone deep i ona po prostu nam pozwala zrobić taki deep clone, czyli taką głęboką kopię, usuwając po drodze wszystkie referencje. Więc jeszcze raz stworzę sobie tutaj skill, który jest obiektem name piano level 10. I tutaj zmienię sobie Bob skill level na przykład na 2. I faktycznie John się nie zmienił, Bob się zmienił, czyli wszystko działa tak jak należy, ale używamy do tego całej zewnętrznej biblioteki. Oczywiście można pisać swoje funkcje. Pytanie, czy warto, skoro mamy od tego biblioteki stworzone już, po co pisać koło od nowa. Chciałem tylko przedstawić, czym się różni deep copy od shallow copy, czyli te głębokie od płytkich copy i no właśnie czym się różnią poszczególne sposoby kopiowania obiektów i kiedy to jest takie prawdziwe klonowanie, a nie tylko kopiowanie referencji. I to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zastanawiam się jeszcze ostatnio nad wypuszczeniem takiej serii, gdzie robiłbym jakieś krótkie, praktyczne projekty, dlatego że co jakiś czas dostaję takie pytania, jak podłączyć bazę danych z tym, jak zrobić formularz taki i taki, więc może to też byłby fajny pomysł, żeby jakieś takie krótkie, praktyczne odcinki robić. Czemu nie? Zobaczymy. No nic, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!